Raz, działa. Wstańcie, pomódlmy się chwilkę jeszcze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, Ty w najpełniejszy i najdoskonalszy sposób ukazałeś nam to, w jaki sposób mamy kochać. A pokazałeś nam to kochając. Nie tyle nauczałeś, chociaż mówiłeś też słowa, ale przede wszystkim pokazałeś nam swoim życiem, swoją śmiercią i swoim zmartwychwstaniem to, że można kochać do końca, że można siebie zupełnie zostawić po to, żeby okazać miłość. Chcemy Cię dzisiaj prosić, żebyś nas tego nauczył, żebyś dał nam swojego Świętego Ducha, który zstąpi na nas i który dokona w nas tego dzieła, bo sami wiesz, że nie potrafimy tego zrobić. Dlatego prosimy Cię dzisiaj o Twoją świętą obecność. Niech ona niszczy w nas wszelki egoizm, wszelki grzech, wszelkie zapatrzenie w siebie i niech nas nauczy kochać tak, abyśmy się stali podobni do Ciebie. Bo Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Usiądźcie. Temat tej konferencji dzisiejszej brzmi nowe przykazanie, czyli jak kochać dzisiaj. Chciałem wam przez kilkadziesiąt minut, mam nadzieję, że nie jakoś strasznie długo, opowiedzieć o tym, tak jak myślę, co Biblia mówi na ten temat, że powinniśmy kochać, w jaki sposób powinniśmy kochać. Jest myślę dosyć jasne dla wszystkich, jak tu jesteśmy, że Pan Jezus nam to powiedział dosyć wyraźnie. Powiedział, że nowe przykazanie polega na tym, że mamy kochać tak, jak On umiłował nas. Czyli nie mamy zasadniczo dokonywać jakichś wielkich poszukiwań, co to znaczy kochać, tylko trzeba popatrzeć na Niego. Trzeba popatrzeć na to, w jaki sposób On kochał, w jaki sposób On ukochał nas i w tym mamy Go naśladować. I chciałbym z wami dzisiaj się przyjrzeć miłości Pana Jezusa do jednej osoby. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli cztery sceny z życia jednej osoby, w której myślę w sposób doskonały pokazuje się miłość Pana Jezusa. I to są też myślę cztery punkty, których się powinniśmy nauczyć. Że gdybyśmy się nauczyli tych czterech sposobów kochania, którymi Pan Jezus obdarzył tego człowieka i gdybyśmy tak spróbowali kochać w dzisiejszym świecie, to wtedy wypełnimy to przekazanie, żeby kochać tak jak On. A chodzi mi o miłość Pana Jezusa do świętego Piotra. Z nim jest dosyć łatwo, dlatego że jest strasznie dużo fragmentów w Ewangeliach o tym, co Pan Jezus z Piotrem robił, jak z nim gadał, do czego go zapraszał. I pewnie można by tego znacznie więcej wyciągnąć, ale chciałbym, żebyśmy się skupili na czterech prostych prawdach, jakby na czterech sposobach kochania dzisiaj. W związku z tym chciałbym z wami przeczytać po prostu cztery krótkie fragmenty Ewangelii o spotkaniach Pana Jezusa z Piotrem. I z każdego z tych fragmentów chciałbym, żebyśmy wyciągnęli, że tak powiem, jeden sposób kochania. Zaczniemy od Ewangelii świętego Jana, czyli od samego początku relacji Pana Jezusa z Piotrem. To jest z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana od 35 wersetu. Posłuchajcie. Następnego dnia Jan stał tam ponownie, a wraz z nim dwóch jego uczniów. Mowa oczywiście o Janie Chrzcicielu. A gdy przyjrzał się przechodzącemu Jezusowi, rzekł: oto Baranek Boży. Obaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za nim. Gdy Jezus odwrócił się i spostrzegł, że idą za nim, zapytał ich: czego szukacie? Oni rzekli: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie i zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszkał. I w tym dniu pozostali u niego. Działo się to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Odszukał on najpierw swojego brata Szymona i oznajmił mu: znaleźliśmy Pana, znaleźliśmy Mesjasza. Następnie przyprowadził go do Jezusa. Gdy Jezus mu się przyjrzał, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Odtąd będziesz nosił imię Kefas, to znaczy Piotr.
To jest pierwsze miejsce, gdzie Pan Jezus z Piotrem się spotykają. I to jest takie miejsce, które całkiem niedawno w zupełnie nowy sposób mi się otworzyło, jak je przeczytałem. Myślę, że doskonale kojarzycie tę scenę. Jan Chrzciciel jest w kwintesencji swojej działalności, stoi nad Jordanem, prawdopodobnie już od kilku tygodni. Przychodzą do niego dzikie tłumy ludzi. No i zdarza się taki jeden dzień, kiedy przychodzi Pan Jezus. Jan go dostrzega w tłumie i zanim go ochrzci, to pierwsze, co zrobił, to wskazał swoim uczniom, pokazując Pana Jezusa i mówiąc: oto Baranek Boży, ten, który gładzi grzechy świata. I zawsze jak o tej scenie myślę, to właśnie tak mam ją w głowie. Tylko, że to jest nieprawda. Gdybyśmy przeczytali tę Ewangelię 3 wersety wcześniej, to okazuje się, że dzień wcześniej, dosłownie dzień wcześniej, ta scena się wydarzyła dokładnie tak samo. Dzień wcześniej Jan stał nad Jordanem, przyszedł Pan Jezus, Jan go zobaczył i powiedział: oto Baranek Boży i tyle. Następnego dnia Pan Jezus znowu przyszedł, Jan go zobaczył, powiedział: oto Baranek Boży i wtedy jakiś dwóch uczniów zdecydowało się poznać Pana Jezusa. Przyznam, że jak przeczytałem ten fragment, to nagle zupełnie się wybiłem z rozumu. Znaczy zawsze sobie wyobrażałem to w ten sposób, że był taki jeden dzień, kiedy Jan go rozpoznał, nazwał go Barankiem Bożym, uczniowie wtedy pomyśleli: o kurczę, jest Mesjasz i poszli za nim. A co się okazuje, że był taki dzień, kiedy Pan Jezus przyszedł, Jan powiedział: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, co dla każdego Żyda oznacza: mam do czynienia z Mesjaszem, takie było proroctwo Izajasza, i nikt się nie ruszył. No to Jan został do wieczora, obudził się rano, wstał następnego dnia i czekał znowu, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie. Okazało się, że Pan Jezus znowu przyszedł. Skoro dwa razy to opisano, to w ogóle może tak było więcej razy. Bo zauważcie, że to nie był jeden wyjątkowy moment. Ja zawsze sobie to wyobrażam jako jeden wyjątkowy dzień. Kiedy Jezusa rozpoznano, Jan go ochrzcił, ta gołębica się pokazała nad Panem Jezusem, no i potem już poszło, że tak powiem. A tu się okazuje, że nie. Może w ogóle było tak, że Pan Jezus tam od tygodnia przychodził codziennie. Między tym tłumem tam się kręcił trochę. Jan mówił: o, Baranek Boży. Wszyscy popatrzyli, no i tyle. Zobaczcie, to jest strasznie ciekawe. Bardzo was zachęcam, żebyście sobie poczytali ten fragment Ewangelii Świętego Jana. Ja to zupełnie niedawno odkryłem. Co tam się dzieje? Czemu tak jest? Czemu nie ma takiego wyjątkowego dnia? Myślałem sobie, że może tak jest dlatego, że Pan Jezus tam przychodził aż do tego dnia, kiedy wiedział, że wreszcie będzie mógł zaczaić Piotra. Bo zobaczcie, że Piotra tam nie ma. To jest moje drugie odkrycie tej Ewangelii. Zawsze myślałem, że Piotr to był dosyć pobożny chłopak, który był wśród uczniów Jana Chrzciciela, który był wierzącym, praktykującym Żydem. Okazuje się, że nie. Mało tego, z tej Ewangelii wychodzi, że Piotr był w ogóle człowiekiem, którego to w ogóle wszystko nie interesowało. Słuchajcie, tamten moment, kiedy Jan stał nad Jordanem, to jest, można by to do dzisiejszych czasów porównać, to jest taki moment, jakby, nie wiem, Franciszek przyjechał na pielgrzymkę do Polski. W sensie ludzie się zjeżdżają z całego kraju, nie? Jak jest papież, jak Jan Paweł II przyjeżdżał, to kto mógł, to tam, gdzie był papież, wszyscy lecieliśmy. To jest taki moment u nich. Napisane tam jest, że cała Jerozolima, Galilea, Judea, wszystkie krainy się schodziły do Jana Chrzciciela. On stał nad Jordanem, nauczał i wszystkie tłumy były tam. Jak się okazuje, Piotra tam nie ma. Bo zauważcie, żeby Piotr się znalazł, to musiał pójść jego brat Andrzej za Panem Jezusem. Potem dopiero poszedł odszukać swojego brata Piotra i powiedział mu: słuchaj, przyjechał papież. W sensie jest ktoś, kogo nazywam Chrystusem. I tak sobie myślę, jak tę Ewangelię czytam, że pierwsze spotkanie Pana Jezusa z Piotrem polegało na tym, że Pan Jezus na ten Jordan łaził i łaził i łaził, aż wreszcie mu się udało znaleźć taki dzień, że ktoś mu tego Piotra tam przyprowadził. Że może gdyby to było tylko jeden raz, taki jeden, jedyny dzień byłby, to by powołał Andrzeja, powołałby potem Jana, Jakuba, tylko że Piotra by tam nie było. Myślę, że Pan Jezus się trochę jakby nie dał specjalnie rozpoznać i nie dał sobie zrobić jednego wyjątkowego dnia, dopóki nie miał takiej pewności, że to będzie ten dzień, kiedy mu przyprowadzą Piotra. I zobaczcie, że jak Piotra przyprowadzili, to on mówi do niego tak: ty jesteś Szymon, syn Jana. Jak to usłyszał Piotr, to musiał się bardzo zdziwić. My tego troszeczkę nie rozumiemy, bo jesteśmy w innej kulturze.
A tam takie powiedzenie, jesteś Szymon syn Jana, czyli mówiąc, znam twojego ojca, znam imię twojego ojca. To jest taki tekst, wiem, kim jesteś. Pan Jezus mu mówi, jakby Piotr, ja od dawna wiem, kim jesteś, od dawna na ciebie czekam, wreszcie przyszedłeś. I teraz ci Piotr wszystko zmienię. Nie będziesz się już nazywał Szymon, tylko będziesz się nazywał Kefas, czyli Piotr, czyli skała. Ale ja tu od dawna cię znam, Piotr, od dawna czekam. Znaczy, to pierwsze spotkanie Pana Jezusa z Piotrem, to jest, myślę, pierwsza podstawowa lekcja miłości, której się musimy nauczyć od Pana Jezusa. Zobaczcie, że my zazwyczaj, jak pytamy się o miłość, to myślę, że w głowie każdego z nas się pojawia pytanie o wzajemność. W sensie, czy jestem kochany, czy ktoś mi odpowiada na miłość, czy nie i tak dalej. Co robi Pan Jezus? Pan Jezus się czai, aż w końcu go znajdzie. Pan Jezus tam chodzi, aż w końcu będzie mógł go spotkać. Jeżeli chcesz sobie przyjąć pierwszą lekcję miłości, to pierwsze pytanie, jakie sobie musisz zadać, to czy ty jesteś osobą, która jako pierwsza wychodzi z propozycją kochania kogoś. Bo my zazwyczaj czekamy, aż nas ktoś pokocha. Ewentualnie wychodzimy z propozycją miłości tylko do kogoś, to do kogo jesteśmy pewni, że coś dostaniemy. W sensie odpowiedź miłości. A jeśli tylko masz kogoś trudnego, jeśli tylko masz kogoś nieznajomego, jeśli tylko masz kogoś, z kim cię nic nie łączy, to masz sobie taki mechanizm, że go z każdej strony osaczasz, żeby mu zaproponować miłość? Nie robimy tego. Pan Jezus, myślę, w pierwszej lekcji nauczył Piotra od razu. Piotr, ja czekam na ciebie od dawna. Piotr, ja nie rozpocznę swojej działalności publicznej, dopóki do mnie nie przyjdziesz. Dopóki nie będziemy mogli pójść razem. Piotr, ja nie pozwolę się nazwać definitywnie Barankiem Bożym i nie pozwolę, żeby się gołąb pojawił nad moją głową i żeby mnie Jan Chrzciciel ochrzcił, dopóki nie będę miał tej pewności, że cię wreszcie mam. Czyli tylko zostawię wszystkie moje ważne zadania, zostawię wszystkie moje ważne misje, zostawię w ogóle cały mój mesjański plan, dopóki cię nie będę miał. Pierwsza lekcja miłości, myślę, którą Pan Jezus dał Piotrowi i której się Piotr od niego miał nauczyć, to jest ta lekcja. Że to ty jesteś inicjatorem miłości. Zadaj sobie pytanie, czy gdzieś przypadkiem dzisiaj nie powinieneś do kogoś zadzwonić albo coś zrobić, żeby komuś odrobinę miłości wyświadczyć. Czy też czekasz, bo to ktoś powinien. Bo myślę, że pierwsze lekcje się nauczymy wtedy, kiedy to my zaczniemy wykonywać pierwszy krok. Kiedy to my odłożymy różne ważne sprawy w naszym życiu, bo ważniejsze będzie to, że chcemy kogoś kochać. To jest pierwsza lekcja, którą, myślę, trzeba się nauczyć od Pana Jezusa kochającego świętego Piotra. Druga lekcja. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii Łukasza. Pewnego razu stał nad jeziorem Genezaret, a tłum cisnął się wokół niego, aby słuchać Słowa Bożego. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy wyszli z nich i płukali sieci. Wtedy wszedł do jednej łodzi, która należała do Szymona, i poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy skończył, zwrócił się do Szymona. Wypłyń na głębie, zarzućcie wasze sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc łowiliśmy i nic nie złowiliśmy. Lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Gdy to zrobili, złowili tak wiele ryb, że rwały się im sieci. Wtedy dali znak wspólnikom w drugiej łodzi, aby przybyli im na pomoc. Podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr rzucił się Jezusowi do kolan i powiedział: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Zdumienie bowiem ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu dokonanego połowu ryb. Podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus powiedział do Szymona: Nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. Potem wyciągnęli łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Jak się okazuje, to pierwsze powołanie świętego Piotra było trochę nieskuteczne, jeśli zauważyliście, bo tutaj w tej Ewangelii na początku Piotra nie ma z Panem Jezusem. To jest w ogóle też dosyć ciekawa historia, że przypuszczam, że większość z nas ma takie przekonanie, że uczniowie byli powołani tak raz a dobrze, nie? Że było raz pójść za mną, zostawili wszystko i poszli za nim. Jak się okazuje, nie. Piotr został powołany tam po raz pierwszy nad Jordanem, a tutaj go spotykamy u niego w domu,
w robocie, siedzi u siebie w mieście, Pana Jezusa tam nie ma, bo dopiero przyjdzie. Wcale za nim nie poszedł. Okazuje się, że po tym pierwszym powołaniu Piotr wrócił do domu. Wcale mu się nie chciało z żadnym Panem Jezusem i Mesjaszem chodzić. Spróbujcie sobie dobrze wyobrazić, jak musiał wyglądać ten poranek Piotra, bo myślę, że strasznie ważne jest, żeby zobaczyć, co się z nim działo. Całą noc łowili ryby. Prawdopodobnie ciężko harowali. I rano jest pewnie jakaś 6 albo 7. Mają takie poczucie, nie to, że tam słabo poszło, tylko pół ryby nawet nie mają. Nie to, że złowili kilka, tylko nic nie mają. Na pewno macie takie momenty w życiu, że próbujecie coś robić i się orientujecie po dniu, po tygodniu, po miesiącu, że lipa z tego jest, nie? To jest taki moment, jak, nie wiem, student całą noc się uczy, żeby spróbować zdać egzamin, potem idzie rano na egzamin i no i tyle, nie? Jakie wtedy człowiek ma poczucie, kiedy po całej nocy robienia, pracowania w jakikolwiek sposób, orientuje się potem, że absolutnie nic się nie wydarzyło. Pomyślcie sobie, co musi myśleć Piotr wtedy o tej 6-7 rano, kiedy ma wrócić do domu. Wiemy z Ewangelii, że on miał dosyć trudną teściową. Wiemy to. To była kobieta, która lubiła się gorączkować. Piotr prawdopodobnie sobie wyobrażał, że jak wróci do domu, mamusia wyjdzie i zapyta, to co dzisiaj przyniosłeś? On powie, no nic nie złowiliśmy. To prawdopodobnie dostanie gorączki. Chcecie sobie pomyśleć, co musi czuć taki człowiek po całej nocy, kiedy nic mu nie wyszło, kiedy wie, że jak jeszcze pójdzie do domu, będzie jeszcze gorzej. I nagle przychodzi Pan Jezus i co mówi? Wiesz co, ja bym chciał do tej twojej łódki teraz wsiąść i chciałbym, żebyśmy odpłynęli trochę od brzegu i będę nauczał. Co on ma w głowie? Pewnie ma takie zdanie, no mistrzu, ale no nie dzisiaj. Dzisiaj to bym poszedł się położyć, bym najchętniej pospał do 17, bo całą noc nie spałem, bo próbowałem łowić ryby. Jutro może, co? Pomyślcie, jak się musi czuć Piotr. To nie jest zapalony na punkcie Pana Jezusa człowiek, bo jak widać, raz go Pan Jezus powołał i to nie za bardzo zaskutkowało. Piotr wrócił do domu i tyle. To nie jest tak, że on jest jakiś nagle strasznie podjarany, że Pan Jezus przyszedł. Nie, prawdopodobnie ma takie coś, bo matko znowu. W sensie było tam nad Jordanem, jakoś mi się udało wymknąć temu wszystkiemu, a ten znowu za mną przyszedł. Zobaczcie, co Pan Jezus tam z nim robi, bo to jest genialny sposób okazywania miłości Pana Jezusa. Pan Jezus mówi tak, chciałbym na twoją łódkę wejść razem z tobą i odpłyńmy troszkę od brzegu. Zobaczcie, że odpływają w tej łódce kilka metrów od brzegu i napisano w Ewangelii, że Pan Jezus usiadł obok Piotra. Czyli jest jakaś ławeczka na łódce, siedzą we dwóch, i Pan Jezus naucza. Jak zauważyliście, w Ewangelii nie ma ani słowa o tym, co Pan Jezus mówił. A znaczy, że trochę nikogo to nie interesowało, nie? Z tych, którzy te Ewangelię napisali. Nie ma żadnej mowy, żadnych przykazań, żadnej... No nie ma nic. Jest tylko, że coś tam mówił przez kilka godzin. Tak jakby wszyscy wiedzieli, że to, co jest ważne w tej Ewangelii, to Piotr i Pan Jezus. Chcecie sobie to wyobrazić. Siedzi Piotr z Panem Jezusem na łódce, przed nimi na brzegu stoi cała wioska, całe Kafarnaum. Kto tam stoi? No, teściowa stoi Piotra, żona pewnie Piotra stoi. Możliwe, że Piotr był wdowcem, tego nie wiemy. Ale jeśli żyła jego żona, to stoi tam jego żona, córka jego może tam stoi, jego koledzy tam stoją z zakładu rybackiego. No, całe jego życie jest przed nim. I on siedzi obok nauczyciela, jak zauważcie, równy z równym. Nie tak, że Pan Jezus stoi, a Piotr siedzi. Tylko Pan Jezus, myślę, specjalnie usiadł, żeby być dokładnie na tym samym poziomie, co Piotr. I mówi do Piotra takie zdanie. Piotrek, teraz przed całą swoją wioską zrobisz z siebie idiotę. Znaczy, bo to, co Pan Jezus proponuje Piotrowi tam nad tym jeziorem, to jest rozkaz do Piotra, zrobisz z siebie idiotę. Znaczy, jest południe. Jeżeli rano te ryby tam skończyli łowić, Pan Jezus pewnie ze 2 godziny gadał, prawdopodobnie jest jakaś 11-12. Piotr jest rybakiem, prawdopodobnie dobrym rybakiem, bo ma przedsiębiorstwo rybackie. I Pan Jezus każe mu łowić ryby w południe. Każdy rybak wie, że ryb się nie łowi w południe. To niedzielni panowie, którzy chcą pójść na piwo, żeby sobie posiedzieć nad tym, to łowią w południe. Ale każdy rybak wie, że trzeba wstać przed świtem i trzeba pójść, zanim jeszcze słońce wstanie. Wtedy się łowi ryby. Dlatego całą noc łowili, a nie cały dzień łowili, nie? A nagle Pan Jezus mówi, przed całą twoją wioską w południe będziesz łowił ryby na środku jeziora. Cała wioska będzie patrzeć na ciebie. Mało tego, mówi mu co? Wypłyń na głębie.
My to zdanie mamy już trochę popsute, nie? Niestety przez Jana Pawła, nie? Bo jak słyszymy wypłyń na głębie, to nam się kojarzą jakieś takie górnolotne już od razu, że to jest takie wezwanie do wyjścia na głębokość. Nie, Pan Jezus mu po prostu mówi, żeby popłynęli na środek jeziora, na tym polega głębia. Każdy rybak wie, że na głębi się nie łowi ryb, bo ryby się łowi przy brzegu, tam gdzie one żerują, tam gdzie mają dostęp do dna. Jak jest za głęboko, to tam nie będzie ryb, to nie jest ocean. Więc on mu mówi, Piotrek, na środku jeziora, w samo południe i to po takiej nocy, że wiecie, że tych ryb tam nie ma, bo żeście łowili, one gdzieś popłynęły. Zobaczcie, co mówi Piotr w ogóle do Pana Jezusa od razu. Ale mistrzu, no całą noc łowiliśmy. To jest takie błagające, ale błagam Cię. W sensie nie każ mi tego robić. Przypuszczam, że tutaj jest spotkanie oczu Pana Jezusa i Piotra. I on mówi, ale na Twoje słowo od razu popłynę. Popłynął. Wiem, jak to się skończyło. Złowili takie mnóstwo ryb, że musiały jeszcze inne łodzie przypłynąć, że się wszystko zanurzało. Znacie, co to jest za lekcja dla świętego Piotra? Pan Jezus do niego przychodzi po raz drugi, bo to jest ich drugie spotkanie po tym pierwszym, kiedy Piotr został zaproszony do tego, żeby być kimś niezwykłym, no bo dostał zmienione imię. Mówi Piotr w tym pierwszym spotkaniu, nie będziesz już Szymonem, tylko będziesz Piotrem, będziesz skałą, na której się wszystko będzie opierać. Piotr mówi, dobra i poszedł do domu, nie? To w drugim spotkaniu Pan Jezus przyszedł i czego go nauczył? Nauczył go Piotrek. Ja Ci mówię, że jesteś w stanie robić rzeczy, których się nie da robić. Piotrek, ja Ci mówię, że jesteś w stanie zrobić coś, czego Ty myślisz, że się nie da. Bo Ty mój mówisz, że w południe się nie łowi, a ja Ci mówię, że się łowi. Ty mówisz, że ryby nie pływają na głębi, a ja mówię, że pływają. Ty mówisz, że one gdzieś popłynęły, a ja mówię, że one tam są. Piotrek, jak będziesz ze mną, to będziesz robił rzeczy, których nie potrafisz robić. Słuchajcie, to jest drugi sposób okazywania komuś miłości. 3/4 ludzkości na świecie, i to jest optymistyczna wersja, absolutnie nie wierzy w siebie. Wy jak tu siedzicie, to 3/4 z was absolutnie nie wierzy w siebie. W to, że możecie robić rzeczy niezwykłe, że może być z wami dobrze, że jesteście w stanie wygrać ze swoimi grzechami, że jesteście w stanie założyć, jeżeli jesteście młodzi, fantastyczne i cudowne rodziny i one takie na pewno będą. Oczywiście o tym wszyscy marzymy, ale wiemy, jakie jest życie, nie? Co to jest miłość? Miłość to jest przychodzenie do drugiego i robienie tego, co powiedział Pan Jezus Piotrowi. Piotr, potrafisz robić rzeczy, których się nie da zrobić. Chcesz kogoś kochać? To drugi krok polega na tym, że jak znajdziesz kogoś, kto jest w czymś słaby, to idź do niego i powiedz mu, tak, jesteś słaby, ale pokonasz to. Jak chcesz kogoś kochać, to znajdź kogoś, kto nie wierzy w siebie, idź do niego i go przekonaj, żeby w siebie uwierzył, bo pokaż mu, jak ty wierzysz w niego. Jak chcesz kogoś kochać, to znajdź kogoś, kto sobie totalnie z czymś nie radzi i podaj mu rękę i zrób z nim to, żeby sobie z tym poradził. To jest kogoś kochać. To jest druga lekcja, którą myślę, Pan Jezus dał Piotrowi. I tutaj, jak się okazuje, wreszcie zadziałało, bo Piotr zostawił wszystko, co miał i poszedł. Tak jak za pierwszym razem jeszcze nie bardzo, za drugim razem tak. Uwierzył, mogę robić rzeczy, których nie potrafię. I poszedł za Panem Jezusem. Trzecia lekcja. Jezus zaczął tłumaczyć uczniom, że musi iść do Jerozolimy. Tam starsi ludu, wyżsi kapłani i nauczyciele Pisma zadadzą mu wiele cierpień i zabiją go. Jednak trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy Piotr wziął go na bok i stanowczo go upominał. Niech cię Bóg broni. Panie, na pewno tobie się to nie przydarzy. On zaś odwrócił się i rzekł do Piotra, szatanie, odejdź ode mnie. Przeszkadzasz mi, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. To jest trzeci sposób okazywania miłości świętemu Piotrowi. I wbrew pozorom on wcale nie polega na tym, że jak widzimy, że ktoś robi coś złego, to mamy do niego powiedzieć, szatanie, odejdź ode mnie. Nie. Z tego prostego powodu, że takiego tekstu w Ewangelii nie ma. Tak nam to głupio przetłumaczono niestety. Gdybyście zajrzeli do tekstu greckiego w tej Ewangelii, to jest tam niezwykle zaskakująca rzecz. Wcale nie ma tam zdania, szatanie, odejdź ode mnie.
Nie. Tam jest napisane po grecku przeciwniku, to oznacza szatan. Greckie słowo szatan to jest przeciwnik. Chodź za mną. A dosłownie napisano stań za mną. Zobaczcie, że to jest totalnie inne rozumienie sensu niż odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie to jest nie mam ochoty na ciebie już patrzeć, mówisz głupoty, nie gadasz po Bożemu, tylko po ludzku, idź stąd. A Pan Jezus do niego mówi, nie, nie idź stąd, chodź ze mną. W sensie nie idź przede mną, bądź za mną, ale chodź ze mną. Znaczy, trzeci sposób okazywania miłości, bo myślę, że ta Ewangelia jest strasznie jasna. To miłość okazujemy ludziom wtedy, kiedy widząc, że robią coś nie tak, kiedy grzeszą, kiedy krzywdzą. To oczywiście, że trzeba ich upomnieć, ale w taki sposób. Czy Pan Jezus się odsunął od Piotra, upominając go? Czy Pan Jezus powiedział, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, bo ty czynisz zło? Nie. On go tutaj jeszcze raz powołał. Tak, ustawił go. Piotrek, nie będziesz chodził przede mną, bo ty nie widzisz drogi. Na tym to polega, że nie będziesz szedł przede mną, bo ty mówisz mi, że ja nie pójdę na krzyż, a ja ci mówię, że pójdę. Więc nie będziesz chodził przede mną, tylko będziesz chodził za mną. Ale mówię ci, chodź za mną. Zauważcie, że to jest zaproszenie do bliskości. Znaczy, wiecie, dlaczego nasze upominanie innych, nawet kiedy ono się bierze z miłości, jest tak bardzo nieskuteczne? Dlaczego ludzie się obrażają, odchodzą, zrywają kontakty, traktują te nasze upomnienia jako atak i tak dalej? Wiecie, z jakiego powodu? Bo my się tym upomnieniem oddzielamy od nich. Bo my im zazwyczaj tym upomnieniem mówimy, że jesteśmy lepsi. Bo my im tym upomnieniem mówimy, dopóki się nie zmienisz, to ja nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Nie to powiedział Pan Jezus Piotrowi. Tak, Pan Jezus powiedział do niego strasznie ostro. No powiedzieć komuś szatanie, aczkolwiek to nie znaczyło to, co my dzisiaj rozumiemy przez szatanie. Tam jest greckie słowo przeciwniku, czyli jesteś moim przeciwnikiem. Ale powiedział ostro. Nie myślisz po Bożemu, myślisz po ludzku, ale natychmiast go poprosił, ale chcę, żebyś ze mną dalej chodził. Nie będziesz chodził przede mną, boś głupi, nic nie widzisz, ale będziesz ze mną chodził. Pomyślcie, jeżeli macie kogoś, komu wiecie, że w miłości należy się upomnienie jakieś. Macie kogoś bliskiego, kto wiecie, że czyni coś złego i miłością jest upominać go i pokazywać mu, że robi coś złego, bo to jest miłość. Zadajcie sobie jedno pytanie. Czy on po tym waszym upomnieniu ma takie wrażenie, że bardzo chcecie z nim być? Że bardzo chcecie mu towarzyszyć w tym? Że jeśli go zapraszacie do jakiejś zmiany, to jednocześnie dostaje taką informację, ja chcę z tobą w tej zmianie być, ja chcę ci w tej zmianie pomóc? Bo mam takie przekonanie, przynajmniej kiedy myślę o sobie, że jak ja kogoś upominam, to ja robię po prostu między sobą a nim taki wielki dystans i mówię, jak się zmienisz, to ten dystans wtedy zmniejszymy, bo wtedy już będzie okej. A Pan Jezus bardzo to pięknie do Piotra powiedział. Piotr, głupoty gadasz i po prostu zachowujesz się, jakbyś nic nie rozumiał, ale bardzo chcę, żebyś dalej ze mną chodził. Nie przede mną, za mną, ale ze mną. Pomyślcie o tym, bo myślę, że ten sposób okazywania miłości, który jest bardzo trudny, to my go przegrywamy właśnie dlatego, że nie robimy tego, co zrobił Pan Jezus z Piotrem. To jest trzeci krok. Czwarty. Potem Jezus ponownie ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberiackim. Ukazał się zaś w następujący sposób. Przybyli tam wspólnie Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i jeszcze dwóch innych jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, idę na ryby. Rzekli mu, i my idziemy z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. Gdy nastał poranek, Jezus stanął na brzegu jeziora, lecz uczniowie nie poznali, że to jest Jezus. Jezus zapytał ich, dzieci, nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu nie, a on zaś polecił. Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a złowicie. Zarzucili więc, ale nie mogli jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra, to jest Pan. Skoro tylko Szymon Piotr usłyszał, że to jest Pan, nałożył ubranie, bo był rozebrany, i rzucił się do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łodzią, ciągnąc sieć wypełnioną rybami, ponieważ nie byli daleko od lądu, tylko około 200 łokci. Gdy wysiedli na brzeg,
Zobaczyli rozniecone ognisko, położono na nim rybę oraz chleb. Jezus poprosił ich: przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć wypełnioną 153 wielkimi rybami. A chociaż ryb było tak dużo, sieć się nie rozerwała. Jezus zaś im powiedział: chodźcie coś zjeść. Żaden z uczniów nie odważył się zapytać Go, kim jesteś, ponieważ wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus podszedł, wziął chleb i podał im, podobnie uczynił z rybą. Gdy spożyli posiłek, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż oni? Piotr odparł: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Wtedy powiedział do niego: paś moje baranki. I zapytał go powtórnie: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Powiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus mu odrzekł: paś moje owce. I zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Wtedy Piotr się zasmucił, że już trzeci raz go zapytał, czy kochasz mnie, i odpowiedział mu: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus rzekł do niego: pójdź za mną. Jak dobrze myślę, kojarzycie, ta ostatnia scena jest prawie taka sama jak pierwsza. W sensie jest taki sam, jak druga, przepraszam. Taki sam połów, takie same wcześniej niełowienie, takie same złowienie. Ale chciałbym, żebyśmy w tej Ewangelii na dwie rzeczy zwrócili tylko uwagę. Zauważcie, że Piotr po zmartwychwstaniu Pana Jezusa znowu nie bardzo ma ochotę z Nim chodzić. Dostali bardzo prosty nakaz od Pana Jezusa, że mają iść na cały świat. Powiedział im, co mają robić, czyli w jaki sposób mają za Nim chodzić. Usłyszeli, że mają pójść na krańce świata i głosić chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak im kazał robić. Piotr wstaje rano i mówi: chłopy, idę na ryby. Jego koledzy mówią: no to my też. Znaczy, to jest w ogóle bardzo ciekawe, co się musiało wydarzyć z Piotrem po zmartwychwstaniu. Jest u świętego Marka takie bardzo ładne zdanie, które Piotr wypowiada, Pan Jezus wypowiada do kobiet, które go widzą po raz pierwszy po zmartwychwstaniu. Tam, kiedy trzeba wysłać te kobiety, żeby powiedziały uczniom, to Pan Jezus mówi takie zdanie: przekażcie, że spotkamy się w Galilei i powiedzcie to moim uczniom i Piotrowi. Jest tylko taki jeden moment, że Pan Jezus z imienia mówi uczniom, ale i Piotrowi, jakby z imienia. Czemu? Pan Jezus pewnie jest przekonany, że jak kobiety przyjdą do wieczernika, czy gdzieś tam, gdzie oni siedzą, i powiedzą: słuchajcie, widziałyśmy Pana, On was zaprosił, żebyście poszli do Galilei, to pewnie był przekonany, że wszyscy wstaną, pójdą, a Piotrek zostanie w kącie i będzie siedział. No w sensie sobie pomyśli: ja go zdradziłem 3 razy, raczej tego nie odkręcę, no to co będę chodził? Dlatego Pan Jezus, jak przekazywał kobietom, to powiedział: przekażcie uczniom i Piotrowi. W sensie, że jak już wszyscy wyjdą, to żeby się tam stanęły i powiedziały: Piotrek, ciebie też wołał. On doskonale wiedział, że on nie będzie chciał pójść. Zobaczcie, co się tu dzieje. Piotr posłuchał tego zdania, jak przyszły kobiety i powiedziały: przekażcie uczniom i Piotrowi. No, w głupi sposób przyszedł, bo na ryby przyszedł, ale przyszedł. Zobaczcie, co się dzieje. Kiedy Jan mu mówi, że to jest Jezus, to Piotr się natychmiast ubiera, rzuca się w wodę, do Pana Jezusa leci i potem widzi bardzo piękny symbol. Jak słyszeliście, złowili 153 ryby. To jest w ogóle dosyć dziwne, nie? Że tam jest taka liczba. No w sensie, no bo jak to tak, że jak złowili, to co, wyciągnęli na brzegi, tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak liczyli. No, skoro zapamiętano, że były 153 ryby, no to skąd się to musiało wziąć? Zazwyczaj większość różnych kaznodziei ze mną w ogóle na czele strasznie się podnieca tą liczbą 153. Wszystko fajnie, tylko że tam nie jest 153. Bo zauważcie, że kiedy podchodzą do Pana Jezusa, który czeka przy ognisku, to na ognisku już się piecze jedna ryba. To znaczy, że ryb było nie 153, tylko 154. A to ważne. Dla Piotra to bardzo ważne. Może pamiętacie, że kilka miesięcy wcześniej Piotr przyszedł do Pana Jezusa z takim pytaniem: Panie Jezu, jeżeli mój brat zgrzeszy przeciwko mnie, to mam mu 7 razy wybaczyć? A Pan Jezus mówi: nie, Piotrek, no co ty, 7 nie. 77, Piotrek.
Ile to jest 77 razy 2? 154. Nam się to wydaje nieistotne, ale dla Żyda to jest bardzo istotne. Żyd, jak chce coś powiedzieć, że coś jest prawdę i naprawdę, to dwa razy powtarza to samo słowo. Żyd, jak chce powiedzieć, że coś się wydarzyło, albo coś jest bardzo ważne, to mówi dwa razy to samo słowo. Jest taka księga w Piśmie Świętym, nazywa się Pieśń nad Pieśniami. Tam dosłownie jest napisane, że to jest pieśń pieśni. Czyli to jest najważniejsza pieśń ze wszystkich pieśni. Czyli jak chcą powiedzieć, że coś jest najważniejsze i takie naprawdę, to dwa razy powtarzają to samo słowo. Jak przychodził czasem Bóg do ludzi, chciał ich bardzo wezwać po imieniu, to jak mówił? Mojżeszu, Mojżeszu. Powtarzał dwa razy jego imię. Dla Żyda podwójne powtórzenie słowa to jest powiedzenie na pewno. Że jakby przyszedł Bóg do Mojżesza i powiedziałby tylko raz Mojżeszu, to on by, no może nie o mnie chodzi. Ale jak poszło Mojżeszu, Mojżeszu, to na pewno chodzi o mnie. Co Pan Jezus mu tu pokazuje? Piotrek, pamiętasz, jak pytałeś o przebaczenie? I pamiętasz, jak Ci powiedziałem, że przebaczenie to jest 77? To Piotrek, ja teraz Ci mówię 77, 77. Znaczy dwa razy Ci powtarzam, przebaczyłem, przebaczyłem. Znaczy ta Ewangelia, to jest Ewangelia o tym, w jaki sposób Pan Jezus naprawia Piotra. I potem będzie jeszcze fajniej. Kojarzycie tą rozmowę, nie? Którą Wam teraz czytałem. To trzy razy, kiedy Piotr wyznaje miłość, Pan Jezus go tam pytał o to kochanie. Zazwyczaj tę Ewangelię czytamy w ten sposób. Może Piotr się trzy razy zaparł, no to teraz trzy razy wyzna miłość, to się jakoś tam odkręci, no i będziemy na zero, nie? Bo było trzy razy zdradzone, teraz będzie trzy razy wyznane. Nie no, no bez sensu w ogóle, ludzie, na pewno nie tak. Zobaczcie, jakie pytanie zadaje Pan Jezus Piotrowi, bo to jest po prostu najbardziej perfidne pytanie świata. On go tam pyta tak, nie czy mnie kochasz, tylko Piotrze, to Ci powiedziałem, przebaczam, przebaczam. I teraz Cię pytam, Piotr, czy Ty mnie kochasz bardziej, aniżeli on, aniżeli Ci dosłownie? Czy nie pyta go, czy mnie kochasz, tylko czy kochasz mnie bardziej niż Ci? Kto to są ci? No ci to są ci dookoła, nie? Kto to jest tam wśród tych ci? Wśród tych ci jest święty Jan. Tak napisano w tej Ewangelii. Kto to jest święty Jan? Święty Jan to jest jedyny uczeń, który nie zdradził. Który został pod krzyżem, nie uciekł. Co Pan Jezus pyta Piotra? Piotrek, zdrajco, czy kochasz mnie bardziej niż Jan, nie zdrajca? Na tym polega to pytanie. To nie jest pytanie o miłość. To jest pytanie, czy ty, zdrajco, kochasz mnie bardziej niż ten, który mnie nie zdradził? Co mówi Piotr? No jasne. Jak zawsze. Poczekaj, Piotrek, bo ty nie zrozumiałeś. Pytam cię jeszcze raz. Czy kochasz mnie bardziej niż on? Piotr oczywiście. No jasne. I potem, jak go zapytał po raz trzeci, napisano, że Piotr się zasmucił. Ja przypuszczam, że to jest taki moment, kiedy się spotkały oczy Piotra i Jana. Kiedy Jan tam siedział z boku. I co teraz powiesz? Wtedy Piotr powiedział bardzo piękne zdanie. Mówi, ale mistrzu, przecież wiesz, jak jest. Znaczy, wiesz, że cię zdradziłem. Ale i tak cię kocham. To jest najważniejsza lekcja Piotra. Co Pan Jezus mówi na końcu? No to Piotrek, wracamy do początku. Pójdź za mną. No zauważcie, tak się to kończy. Jakby obrócili całe życie Piotra jeszcze raz i mówi, to jedziemy od początku. Skoro zrozumiałeś, skoro przyjąłeś przebaczenie, skoro zrozumiałeś, że możesz mnie kochać, mimo że jesteś zdrajcą, to jedziemy od początku. To teraz możemy zaczynać. Co to jest za czwarta lekcja miłości? To jest najtrudniejsza lekcja miłości we wszechświecie. Ona się nazywa przebaczenie. Pan Jezus pokazuje Piotrowi, że zawsze będzie otwarty i gotowy na to, żeby go przyjąć z powrotem. I to nie to, że będzie czekał, aż on przyjdzie i przeprosi. Zauważcie, powiedzcie uczniom i Piotrowi. On go sam tam woła, on sam do niego wychodzi. On sam mu daje znaki, przebaczyłem, przebaczyłem. A potem, żeby było jeszcze pewniejsze, to mu pokazuje, wiem, że jesteś zdrajcą, przebaczyłem. To jest czwarty, najtrudniejszy stopień miłości. Przebaczyć tym, którzy nas zdradzają, tym, którzy nas krzywdzą. Myślę, że jeżeli chcemy się nauczyć kochać od Pana Jezusa, to mamy te cztery rzeczy do zrobienia jako pierwsze cztery kroki. Myślę, że najważniejsze i wystarczające. Jako pierwsi wychodzić z miłością,
podnosić tych, którzy potrzebują podniesienia, napominać, ale napominać będąc z nimi tych, którzy potrzebują napomnienia i wreszcie przebaczać. To są cztery sposoby kochania, które Pan Jezus pokazywał świętemu Piotrowi przez całe jego życie. Tą miłością zrobił z niego świętego. Tą miłością po tej scenie, to jest ostatni rozdział świętego Jana, potem będą już tylko dzieje apostolskie. I tam będzie Piotr po prostu chodzącą miłością. Tam będzie Piotr, będzie chodził i będzie odważny, będzie głosił imię Chrystusa, będzie nawracał, będzie chrzcił, będzie uzdrawiał, będzie robił wszystko to, co robił Pan Jezus. Piotr się wreszcie nauczył. Potrzebował tych czterech lekcji. Spróbujcie sobie dzisiaj zrobić prosty rachunek sumienia z czterech rzeczy. Czy wychodzisz do kochania? Czy podnosisz tych, którzy są słabi? Czy upominasz, ale upominasz tak, że ktoś chce nadal z tobą być? I ty, czy ty nadal chcesz z nim być? I czy jeżeli ktoś zawini, to czy przebaczasz? Czy mu wyciągasz przed niego 154 ryby? I mówisz mu, przebaczyłem, przebaczyłem. Gdybyśmy się tego nauczyli, to myślę, że wtedy będziemy kochać. Trening wystarczy. Posiedźcie proszę z tymi czterema fragmentami Ewangelii sami na swojej modlitwie i o nich pomyślcie. Gdyby ktoś miał ochotę, to prawdopodobnie gdzieś tutaj przy wyjściu są jakieś moje książki, audiobooki. Gdyby ktoś chciał sobie coś kupić, to zapraszam. I też będzie koszyk. Gdyby ktoś chciał wesprzeć nasz klasztor w Łodzi, to też będziemy bardzo wdzięczni. Ja tylko dwa słowa wytłumaczenia, dlaczego w ogóle ośmielam się prosić o wsparcie. My w klasztorze w Łodzi naprawdę żyjemy tylko i wyłącznie z tego, co przywieziemy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.